Kochani rodzice, jak podziękować za tyle lat w kilka minut? Pewnie nie da się, ale na pewno warto spróbować. W tym szczególnym dla nas dniu chcielibyśmy Wam powiedzieć. Dziękujemy. W pierwszym rzędzie za życie, które nam daliście, ale byłoby one pozbawione sensu, gdybyście nie obdarowali nas szczególnie. Dziękujemy Wam za przykład dawany całym swoim życiem, że kochać to znaczy wybaczać i mieć nadzieję, za ciepło, miłość i oparcie, które wciąż nam dajecie, tak mało chcąc dla siebie, za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której nas uczyliście, za to, że jesteście i dzięki temu jakaś część nas może czuć się ciągle radosnymi dziećmi. Przepełnia nas uczucie ogromnej radości i wdzięczności. Byliście z nami od samego początku. Wyrastaliśmy na Waszych oczach, przy Was stawialiśmy pierwsze kroki oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa. Pokonując często wiele trudności, opiekowaliście się nami, wychowywaliście, by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie. Nieraz jeszcze pewnie skorzystamy z Waszej rady i doświadczenia. Mamy też nadzieję, że sprawimy Wam jeszcze dużo radości i będziemy dla Was pociechą. Mamo, dziękuję Ci za to, że dom i my byliśmy zawsze na pierwszym miejscu. Za pyszne niedzielne obiadki, po ślubie wcale nie planujemy z nich zrezygnować. Za to, ile czasu i energii poświęciłaś, aby wpoić mi ważne wartości. Za wzór kobiecości i bezgraniczną miłość. Za to, że nauczyłaś mnie, jak ważne jest, aby troszczyć się o swoich bliskich. Tato, dziękuję, że tak ciężko pracowałeś, aby niczego nam nie zabrakło. Za to, że dałeś radę z trzema kobietami. Na pewno nie było łatwo. Że robiłeś coś z niczego, za pożyczki na wieczne nieoddanie, za bajki na dobranoc, że zawsze jesteś gotowy mi pomóc oraz za Twoją miłość. Mamo, dziękuję Ci za Twoje poświęcenie, które włożyłaś w moje wychowanie i za rady przez te wszystkie lata. Za to, że pokazałaś mi, jak ma wyglądać domowe ognisko, za kanapki do szkoły, wyprasowane koszulki, za to, że goniłaś mnie do nauki i przymykałaś oko na moje wybryki. Tato, dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi, jak mam dbać o swoją żonę i jak być prawdziwym mężczyzną oraz za to, że wiem, co jest w życiu najważniejsze. Dziękuję za to, że często odbierasz nas z imprez, że mogę na Ciebie liczyć w każdej sytuacji i że zawsze miałeś rację. No prawie zawsze. Drodzy goście, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami w tym wyjątkowym dniu. Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie. Wasze zdrowie!